Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rana na planszy. Dzisiaj będziemy mówić o dwóch grach karcianych, dwóch szybkich, dynamicznych. O dwóch grach o budowie fantastycznego królestwa. Tak, tak, tak będzie. Okej. I będziemy mówić o dwóch grach. Paper Test, gra, która miała już swoją premierę ponad półtora roku temu. Nie no, zgodnie z gradaniową... ale Paper Test półtora roku temu była na Essen. To była gra z nowego jeszcze Essen. Niedawno została zrobiona, wydana przez Funiverse. Piłem do tego, że wszyscy już o tym mówili, a my jak zwykle na końcu. Na końcu. No a drugą grą, którą będziecie ci opowiadać, to jest Fantastyczne Światy. I to całkiem świeżynka, w sensie w Polsce. Tak, całkiem świeże Whisky z Rebel. Chociaż kiedy pójdzie ten odcinek? Zobaczymy. Być może w 2018 roku. Jest spora szansa. Dobra, żartuję. Prawdopodobnie nie, bo nagrywamy w 2018, ale pewnie pójdzie w 2019. Dobra, o tych dwóch grach to... Ma spore szanse pójść jeszcze w tym roku. A, to dobrze. O tych dwóch grach będę mówić. Ink, Ciuniek i Windziarz. Zaczynamy od Paper Tales. Paper Tales ma ładny obrazek na okładce, przyciąga wzrok. Bardzo fajny pomysł, nie? Bardzo fajny. Fajny pomysł, to jest taki pomysł niczym takich artystów tych koncepcyjnych, tak? Z tysiąca zdjęć robię jedno, tak? No ładnie to wygląda, ale trochę jakby tam jest tam taki król taki jest, nie? No to jest król z profilu, który w grze się nie pojawia. Właśnie. Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że to bardzo fajnie wygląda, ale zawartość tego pudełka jakby zgoła odmienna. Nie bardzo ma coś wspólnego z tym. Znaczy tam są fragmenty tych ilustracji. Nie? Ja rozumiem wszystko, to, ale tym niemniej no, mam wrażenie, że nawet tak jakby ogólna koncepcja graficzna jest inna w środku niż na zewnątrz. Ja na pewno powiem tak, że jako Paper Tales przyciąga uwagę. Białe pudełko z fajnym motywem, jakby takim logotypem nawet byśmy mogli powiedzieć. No to jest taki, wiesz, takie witrażowe, a ostatnio witraże są bardzo na propsie. Tak? Tak, słyszałem o jakichś takich dwóch grach, które wszyscy grają i są o witrażach. Okej, okay, no a Paper Tales nie jest, dobra. Coś jeszcze możemy powiedzieć na temat jakby wykonania i klimatu? Że wszystkie grafiki mają klimat wycinankowy. Że one są... Grafiki są akurat... dyskusyjne, chciałbym powiedzieć, bo one mają swój wyraźny styl i wierzę, że komuś się będą podobać. Znaczy chciałeś tylko powiedzieć, że tobie się nie podobają, ale być może są osoby, którym się podobają. Są spójne graficznie i doceniam to. Stoi za tym jakaś koncepcja, no bo to się w końcu nazywa Paper Tales. Tak, moja dyskusja na temat Trua, tak? Czy to jest ładne? Tak, nie, tak, tak. Okej, okay. Paper Tales na pewno będzie miało osoby, którym się to będzie podobało, natomiast dla mnie to jest takie okej, okay, bez szału, ale okej, okay, co najwyżej. No ma własną osobowość. Na pewno właśnie trzeba docenić, że jest to, był jakiś pomysł, został zrealizowany, nie na zasadzie wrzucamy losowe obrazki, tylko... Jest ich dużo. Ostatnio opowiadaliśmy, czy też będziemy opowiadać o grze, w której jest mało obrazków. Tak, bo czas się zakrzywia podczas między nagrywaniem a emisją odcinków. Tak, właśnie. Dobra, no to tyle w takim razie, jeżeli chodzi o klimat, bo to klimatu nie ma. No klimat jest taki, że... to jest fantazja, no. No tworzymy sobie jakąś tam niby swoją, co tam, miasteczko. Wioskę, miasteczko. Tam są różne budynki. Tworzymy miasteczko i armię. Miasteczko służy do zdobywania punktów i robienia zasobów, a armia do bicia sąsiadów. Wydostawać punkty. I czasem zasoby. Tak. No to... Taki jest tam klimat. Czy on jest? No nie, ale muszę tutaj przyznać, że podczas tłumaczenia tej gry miałem niezwykle duże poczucie, że jest to dość podobne do Siedmiu Cudów. Czyli, że coś tam sobie buduję, wystawiam przed sobą. Chodzi mi jakby o sam klimat, tak? Że wystawiam coś przed sobą. Nie no, draftujemy karty, a później bijemy sąsiadów. No, trochę to nie da się ukryć. Trochę tak Siedmiu Cudów. Cudami zaladuje. Aczkolwiek od Siedmiu Cudów się też różni, ponieważ jest na przykład nieobojętne, gdzie wykładamy te karty. Ale bardziej wiesz, bardziej mi chodzi o to, że koncept gry sam. Mm-hmm. Buduje coś, potem się będę tłukł z kimś, luz. Mm-hmm. A koncept gry jest taki, że draftujemy sobie karty jednostek. Mamy jakiś hajs na początku. Niedużo. Draftujemy sobie karty i później te karty zagrywamy na stół, płacąc za nie pieniędzmi. I układamy sobie formację. Nasza formacja to jest taki czworobok 2x2, w którym mamy karty z przodu i karty z tyłu. I karty z przodu dodają swoją siłę do bitw z sąsiadami, a karty z tyłu
jeżeli jest na nich napisane, że coś robią, to coś robią. Dokładnie. I co? A przeważnie coś robią, chyba że źle położyłeś coś, nie? Tak, ale nie robią tak bezpośrednio jak te z przodu. Tak. I musimy sobie wycyrklować zbieranie naszego zestawiku w taki sposób, żeby z jednej strony mieć jakąś tam siłę i bić się z sąsiadami, chociażby po to, żeby oni punktów nie zdobyli, a z drugiej strony chcemy zbierać sobie ikonki jakichś zasobów, trochę tak jak w Siedmiu Cudach, żeby za te zasoby wystawiać sobie budynki. Jeszcze z tą formacją i z tymi kartami, które wykładamy, jest sobie taki twist, że jak taką kartę sobie wyłożymy, to ona nie będzie leżała tam wiecznie. Mianowicie ona ma przydatność do spożycia dwie rundy. Po pierwszej rundzie, po pierwszych działaniach ona się weźmie i zmęczy, i po drugiej rundzie, jeżeli niczego nie zrobimy, a mamy różne możliwości coś z tym zrobić, to sobie wypadnie z gry. Przez to musimy sobie zaplanować, że to w tej rundzie wypadnie mi ta karta i jeszcze te dwie inne, to muszę zarobić pieniądze, żeby mieć na wystawienie kolejne. Tak jest, bo nie jest dobrze, kiedy nam wypadną nagle wszystkie karty równocześnie, a my nie mamy pieniędzy, żeby wystawić nową formację. Była mowa o budynkach. Budynków w grze jest 5, każdy z graczy ma ich identyczny zestaw i tutaj różnorodnością jest jedynie to, w jakiej kolejności gracze postanowią je budować. Tu nie ma... No, czasami też nie postanowią, tylko będą mieli zasoby w tej kolejności. Tak, dokładnie. Tak, bo czasami tak. Czasami mógłbym postanowić, że wybuduje ten budynek, ale karty postanowią, że go nie wybuduje. I teraz tak, budynki to przede wszystkim kolejne źródła zasobów i lub pieniędzy, źródło punktów i jeśli wybudujemy budynek w wersji droższej, bo każdy budynek jest w wersji tańszej i droższej, jeśli wybudujemy budynek w wersji droższej, to odblokowujemy sobie kolejny slot w naszym oddziale i wtedy możemy mieć z przodu 3 jednostki i z tyłu 2. Tak jest, no bo jak wiadomo, że jak zbudujemy budynek, to nagle okazuje się, że koncepcja tego, że 3 ludzi może stać z przodu jest... Nagle w umysłach powstaje. Poczekaj. Szukam. W cywilizacji poprzez wieki ci to nie przeszkadzało. Koncepcja. No spoko. Także, no co, no mechanicznie to nie jest jakieś strasznie skomplikowane wszystko. Nie, to jest proste. Jest to proste. Znaczy, draft powoli staje się takim, wiesz, standardowym mechanizmem, który jest intuicyjny. Wiesz dlaczego? Bo draft jest mechanizmem samobalansującym, więc jest ale to nie, bardzo wygodny mechanizm. Tylko chodzi o to, że nie ma tej, wiesz, dla coraz mniejszej liczby osób... A, że trzeba tłumaczyć, tak, czym jest że draft. Na przykład ludzie grają właśnie w grę o witrażach i już rozumieją, co to znaczy draftować kostki, nie jest to tak trudno im wytłumaczyć. Największym tutaj problemem dla mnie, jakimś takim, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, prowadzenie rozgrywki, to było zawsze to znajdowanie źródła pieniędzy i źródła tych zasobów, bo to jest gra z pokroju, jest tu hajs i hajs musisz mieć, bo nie masz hajsu, to wegetujesz po prostu. To patrzysz, jak koledzy się dobrze bawią. I teraz bawią. Tak, co rundę zawsze dostajemy 2 hajsu, a resztę źródeł musimy sobie zapewnić sami. I gramy jedną talią kart, która nie jest podzielona wcale w jakiś sposób, że w pierwszej rundzie gramy tym zestawem, w drugim tym. No i może dojść do sytuacji, w której od samego początku gry wyjdą najdroższe karty, co po prostu je wyeliminuje z rozgrywki, bo nikt nie będzie w stanie ich wystawić. A te, które dają pieniądze, wyjdą na końcu. No i to tak bywa. Tak po prostu ktoś pomyślał i tak zaprojektował. Nie, ale to tak. To powiesz, nie mam z tym problemu, to jest tak, po prostu zmienność ja tylko, rozgrywki. Ja tylko właśnie o tym mówię, że ty, tak, może być tak, że gra cię trochę kopnie, czasem ty się przecenisz coś źle i ty się kopniesz, czasem coś źle. Innymi słowy chciałem powiedzieć, że gra jest bardzo taktyczna, a zupełnie nie strategiczna. A propos właśnie tej taktyczności. No bo taktyczne jest przede wszystkim działanie tą swoją formacją. I ono jest... Przyjemne. Ono jest całkiem fajne ze względu na to, że tych różnych zdolności i takich zdolności czasem nieoczywistych. Dalej niż, więcej niż bazowych jest całkiem sporo i jest tam szczególnie właśnie manipulujących tym, że coś z przodu jest silniejsze, przez coś jest z tyłu, coś z tyłu może atakować, manipulujące właśnie tym umieraniem ze starości, nazwijmy. To jest jakieś tam zmęczenie. Łowca, który z łukiem, który wcale nie daje dużo siły, ale jak jest z przodu, to daje mięcho, czyli produkuje zasób. No i jest to całkiem i fajne. Tym się można bawić właśnie taktycznie, natomiast jak się zagubi w bawieniu tym taktycznie i nie pójdzie w te budynki, no to dość szybko może się zdarzyć. Rzeczywistość zweryfikuje tak naszą jest, radość. Że zabawa zabawą, a nagle sąsiedzi mają 2 razy większe możliwości od nas, więc tak jakby myśl sobie o sile ataku, ale myśl przede wszystkim o tym, żeby w pierwszej rundzie wystawić budynek. Żeby jednak jakiś rozwój tu
uzyskać. Tak, to jest balans pomiędzy tym walką, a balans pomiędzy tym musisz zachować, dokładnie. Tak jest, bo porównywaliśmy na początku do siedmiu cudów, no tutaj jednak z drugiej strony. Jednak ta walka z sąsiadami tutaj nie jest dodatkiem, tak jak w siedmiu cudach, tylko jest jednak podstawą. Istotą. Tak. I to jest ona, tak jakby później robi się, skala tych starć rośnie dość znacząco. I tak jak na początku tam jest parę punktów do paru punktów, to potem jeżeli ktoś sobie sensownie zrobi tę armię i sensownie ją skombuje, to nagle są... Te wartości są kilkukrotnie wyższe. Tak, bo patrząc na początku na karty, myślisz sobie w pierwszej rundzie, o ile masz siły? 3, a ja 5. Haha, pokonałem cię. A w czwartej nagle się okazuje 27. I co? Jak? Tak. Mało mówię, bo słucham, co mówicie. No to teraz przejdźmy jakby do oceny, jak to wam się grało i jak nam się to podobało. Dla mnie Paper Tales był taką... Kurczę, ona ma taki dla mnie, bo jest gra średnia. O, tak. No, jest. I to jest najgorszy problem z gry totalnie średniej, bo nie ma ani fajnych grafik, ani świetnych mechanik. No ani... nie ma nic błyskotliwego takiego, żebyś stwierdził, och, to jest właśnie, to, tak. Dlatego bym zagrał. To, i to jest takie, to najgorsze mówić o średniej grze, bo jak jest zła, skopana, super. Czepimy się z kopania i jest okej, okay, tak? Jak jest wybitna, no to będziemy się podniecać mechanikami, kombosami, nie wiem, czymkolwiek innym. W Paper Tales nie mam się ani czego tak naprawdę mocno przyczepić. Poza ewentualnie, no nie wiem, tą przypadkowością kart przychodzących. Ale to wiesz, czy, no, ale z drugiej strony draft. Przy rozgrywce tam trwa to 30 minut, to mnie tam bardzo akurat nie boli, bo ale faktycznie jest tak, że możesz wydraftować taką kupę, że nic nie zrobisz. I nie szukujmy się, nie będzie to... I wiesz, czasami jest tak, że potrzebuję jednego zasobu tego i przychodzi mi ta ręka, nie ma i cały plan w cholerę. Tak, ale jakby mówię, to jest specyfika gier karcianych, w których karty wchodzą w sposób losowy. Natomiast zobacz, że nie ma tutaj, mechanicznie nie ma jakichś strasznych, nie możemy się jakoś bardzo przyczepić, bo to funkcjonuje, wszystko to działa. Tak, nawet tak jak mówiliśmy, jest stosunkowo ciekawe, w sensie to nie jest takie... Wow. Ale chodzi mi o to, że to nie jest też prymitywne. Nie, interakcje między kartami nie są prymitywne tutaj wcale. No i to jest właśnie taki problem, że tak, jak ani mnie to ziębi, ani mnie to grzeje, no to co ja mogę wam o tej grze tak naprawdę powiedzieć? Dla mnie Paper Tales jest totalnie przeciętną grą. Przeciętną, to znaczy taką, którą ja przeważnie nie lubię grać. Bo... Ja wetnę ci się na momencik. Nie lubię słowa przeciętną. Ja przygotowałem się, znaczy po pierwsze, przygotowałem się do podsumowania i oczywiście wszystko mi już zabrałeś. Więc on ci teraz przerwie w połowie, żeby przynajmniej wyszarpać parę słów. Więc nie użyłam może słowa przeciętną, a poprawną. Może być, no. Bo to jest, to lepiej oddaje dla mnie ideę tego. Bo to jest trochę tak, że czy poleciłbym komuś Paper Tales? Niekoniecznie. Odradziłbym komuś Paper Tales? Nie, czemu nie? Możesz sobie kupić. Możesz sobie zagrać. No właśnie, i to takie dziwne, bo ja nie mam jakby do czego się przyczepić, ale ta gra nie ma w sobie nic, co by mnie tak naprawdę do niej przyciągało. Nie ma też w sobie nic, co by mnie od niej strasznie odrzucało. Po prostu nie zbudziła we mnie... To jest standardowy przypadek gry, którą gdybyś miał... na wyjeździe tylko ją, to byś w nią grał. Tak, bez emocji. Tak jest. Gdybyś miał wybrać parę gier na wyjazd, to prawdopodobnie byś jej nie wziął. Tak. No, ale to nie jest gra typu kwiatosz i palce w pralce, czyli czy są palce w pralce? Zginęły. Tak. Nie wiem. I tak ja tak powiem, że... Znaczy dla mnie jest to z tego powodu zero, dlatego że no, że po prostu no... Jak mam emocje pozytywne, negatywne i takie neutralne, to jest takie właśnie totalnie neutralne. I... No to jest, to niestety muszę się zgodzić, no bo to jest tak, to nie jest zero za to, że jest źle. To jest zero za to, że no, bo po zero ma powiedzieć, czy to my mamy ochotę to mieć, to grać i tak dalej. No raczej nie. No i ode mnie też niestety będzie zero, chociaż gra jest poprawna. No właśnie, to jest też ciekawe, zobaczcie, że powiedzieliście, co tam mechanicznie jest,
A tak nie powiedzieliśmy nic, ani nic dobrego, ani nic złego. Nie, tak, nawet nie? Coś tam dobrego widzieliśmy. Ale nie, że są kombosiki, które całkiem tak. Fajnie można sobie pokręcić, ale z drugiej strony ta gra druga, o której będziemy mówić teraz, już tak spoglądam na nią i... No to, znaczy akurat powiedz, spoglądanie na nią to jest mało ekscytujące, to przejdźmy od razu. O właśnie, spoglądanie na grę Fantastyczne Światy wydane przez nas, u nas przez Rebel. Jest, a w oryginale przez WizKids. Jest smutnym przeżyciem. Jest smutnym przeżyciem, ponieważ gra nie powinna w XXI wieku, w czasach, kiedy jest już renesans planszówek i zaczynają ludzie normalnie pod strzechami grać w to, gra nie powinna wyglądać w ten sposób. Nie powinna być tak przerażająco brązowa, brązowo-beżowa i nic nie mówiąc. Brązowość to jest palicho. Jak możesz rzucić spoko grafikę, okej, okay. Spoko grafikę, okej, okay. A pomiędzy nimi brązowy kwadrat, prostokąt, przepraszam, na 1/3 okładki z tytułem, jak ten, kto myślał o tym brązie? To przecież mogło być coś takiego, że to jest chociaż taki, nie wiem, zamazany coś, jest na faktura przykład, jakaś faktura, a nie taki brąz. To wygląda jak, no, ten brąz w ogóle źle wygląda, ale palicho, no. Skoro już mówimy o tym tytule na brązowym, co to jest za tytuł Fantastyczne Światy? Nie, ja tu mam teorię, bo w oryginale to jest Fantasy Realms, bo Star Realms dobrze się sprzedaje. Jest Hero Realms, no to wiesz, to Fantasy Realms, ale to... Ja sprawdzałem. Ale Fantastyczne Światy to brzmi jak tytuł antologii opowiadań fantasy. Dokładnie. Fantastyczne Światy, tak. Już ci mówię, to jest jakaś strona, bo chciałem się sprawdzić, jaka jest cena tej gry na ten... I to jest księgarnia internetowa z Białego Stoku. No. Znaczy, która wcale nas nie sponsoruje. Jak to się zbiera w stoku? A może chce? Więc dobrze, ogólnie rzecz biorąc, niewątpliwie, gdybym zobaczył, gdzie przechodził i zobaczył gdzieś na półce to pudełko, to nie zawiesiłbym na nim oka nawet na 2 sekundy. A czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? O tutaj? Tutaj jest taki beżowy gradient, który zachodzi na tę grafikę. To jest najprostszy efekt w GIMPie, który każdy, kto nie umie obsługiwać GIMPa, używa. Wiem, bo używam. No, ja ci powiem tak, że gdyby to mówię, nawet było tak jakoś tak, że wiesz, jest takie jasne z tyłu, jak z tyłu i ten napis, to byłoby spoko. No po prostu pudełko wygląda, no ja nie będę się bał tego stwierdzenia, dla mnie okropnie, naprawdę. Tak, jest to maksymalnie zniechęcające, tak jak przed chwilą mówiliśmy, że Paper Tales ma spoko okładkę. Ma bardzo spoko okładkę, od razu przykuwa uwagę, od razu chcesz sprawdzić, co to jest, to tutaj od razu chcesz przejść do następnej gry. True. I to byłby problem, ponieważ w pudełku jest 53 karty, notes i instrukcja. I całkiem spora dawka dobrej zabawy, tak zaskakująco. Ponieważ to jest gra, którą jak przeczytałem, jak się w nią gra, to stwierdziłem, albo tutaj nagle coś zaskoczy. Ja przeczytam jedną rzecz. Podczas swojej tury gracz może dobrać kartę z wierzchu talii, albo wziąć jedną z tych kart, do przykładu kart odrzuconych. Na początku, pod koniec swojej tury gracz musi odrzucić jedną kartę, na przykład kart odrzuconych. To jest koniec mechaniki. I to jest koniec. I to wszystko, co robisz w tej grze. I teraz człowiek do mnie mówi, słuchaj, ale super gra, słyszałeś o tej grze? Tam dobierasz kartę, odrzucasz kartę. I albo bierzesz odrzuconych, albo stali. I ja mówię, no i to wszystko. No jak masz, jak jest 7 kart, masz to koniec gry. Jak jest 10 kart. Dobra, nie, jak chodzi o 7 na ręku. Ja mówię, jak 7 na ręku? No, jak jest 10 kart odrzuconych, to jest koniec gry. To ja sobie tam liczę w głowie, to jak gramy w 4, to znaczy, że każdy zrobi 2,5 ruchu. Znaczy, statystycznie 2,5 ruchu, tak? I koniec gry? No! I super ta gra jest. I ja myślałem, że on zwariował. Znaczy, bo ta gra jest troszeczkę zwariowana. Przepraszam, bo ja byłem ambasadorem i prowodyrem tej gry tutaj, żeby ona się pojawiła u nas, bo czułem przez skórę, że to będzie perełka. Perełka. No, tak naprawdę największe wrażenie robi, jak się zacznie przeglądać w tej grze karty, ponieważ... Największe wrażenie to robi to, że masz 10-stronicową instrukcję, przepraszam, 8-stronicową instrukcję. A zasady są wyjaśnione w jednym akapicie. Zasady są wyjaśnione na jednej... Tyle, ile zajmuje ten brązowy gradient na tym... na tym pudełku, a resztę to jest zarobiste otrzymywanie punktów i otrzymywanie punktów opisane jest na 5 stronach i Q&A jeszcze tam jest. Dobrze, no bo
cały bajer tej gry to są karty. No bo faktycznie, tak jak zostało powiedziane, ta gra to polega na tym, że mamy na ręce karty i je sobie wymieniamy. Parę kart dobierzemy, parę kart odrzucimy, a potem zobaczymy, w co się składają nasze karty, które zostały nam na koniec gry. I cały bajer polega na tym, co jest na tych kartach. A źle powiedziałeś, nie zobaczymy, co się tylko pochwalimy się tym, co żeśmy zrobili, a nie zobaczymy, co nam wyszło. Ponieważ na tych kartach są po prostu efekty punktujące na plus albo na minus. I są to efekty punktujące typu... Przepraszam, na każdej karcie są też jeszcze punkty, które po prostu dostajemy. No tak, są punkty takie po prostu i są efekty punktujące. I są to efekty punktujące typu plus 5 punktów za każdą kartę danego typu. Ale są to też efekty punktujące typu 50 punktów, jeżeli wszystkie twoje karty na ręce mają są nieparzyste. Albo 100 punktów, jeżeli masz na ręce jeszcze tę i tę kartę, konkretnie nazwane tytułami karty, które są tylko po jednym egzemplarzu. Jestem ogromnym fanem karty Pożar, która mówi: dostań 40 punktów, anuluj wszystkie inne karty. I jest to tak rozbawiające mnie, że coś pięknego. Prawie wszystkie. Dobra. Widzisz, bawi się programem do liczenia punktów i szuka układu, który da najwięcej. Dobra. No to co? No ogólnie chodzi o to, że dostajesz, że masz na ręce 7 kart i te karty prawie każda w jakiś sposób na siebie wpływają. Tylko patrzę na to, że, bo to też jest fajne, jest 53 karty i jest 53 grafiki. Co jest naprawdę spoko w dzisiejszych czasach. Wiesz, co więcej, te grafiki efekty kart mają sens w kontekście nazwy i grafiki. Bo na przykład mamy set kart, który nazywany jest kartami pogody i tam są jakieś burze, deszcze i tak dalej, które dają nam kary związane z innymi kartami. Że tam na przykład karty teren tych krain są jakieś anulowane przez nie albo tak dalej. I chodzi o to, że dość szybko dochodzisz do tego, że mam te 7 kart i teraz tak, ta z tą łączy się i daje dużo punktów, ale muszę jakoś odrzucić. A tu mam kartę, która dostaje ogromną karę, jeżeli nie mam chociaż jednej takiej karty na ręce. A teraz ta karta w połączeniu z tamtą kartą, ale jeżeli zapunktuje bardzo, ale dopiero jeżeli zdobędę jeszcze trzecią kartę do tego zestawu. Tak, przeglądając to, wszystkie karty wysoko punktowane na początek mają jakieś kary, a wszystkie te kiepskie dają jakieś super ekstra punkty pod warunkiem, że spełnimy jakieś niewyobrażalnie, horrendalnie trudne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jak mówimy o tym, że dostajesz karę albo dostajesz jakieś pezety za jakieś konkretne układy, to teraz wyobraźcie sobie, że mamy 53 różne karty i ja w tym momencie potrzebuję albo Rainstorm, albo Blizzard, albo Great Flood. I jak ich trzech nie wyciągnę, to mój Whirlwind, czyli jak to się tam po polsku nazywa, Tornado, dostanę tylko 13 punktów, a nie 53. Ogólnie to jest gra, która mogłaby tak bardzo nie działać. Po tym ona by ma potencjał kompletnego niedziałania. Tak, bo to właśnie, to wrócę do tego, co mówiłem na początku, że jak usłyszałem o tym, jak to działa, jak wygląda, to stwierdziłem, że albo to będzie perełka, albo to będzie straszny kupsztal i po prostu spektakularnie spłonie, wchodząc w atmosferę tutaj. I ale... jak być może domyślacie się z tego, co opowiadamy, to nie jest to w topa. No nie, a, bo nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym. Ta gra trwa około, nie wiem, 8-10 minut. No tak, bo... No... Dobierz kartę, odrzuć kartę. I jak ktoś odrzuci 10 kartę stali, to jest koniec. I myślałbyś sobie, ale to będzie festiwal losowości i po trochę, prostu tragedii. I trochę jest. Trochę jest, ale z drugiej strony... No nie wiem... Gracze grają tym stołem i myślałbyś sobie, okej, to teraz mam już wszystko, co chcę na ręce i tylko dobieram karty stali i odrzucam na środek. No bo to też nagle... jest tak, że poddanie się tej losowości jest trochę naszym wyborem, bo jeżeli faktycznie mamy karty i zakładamy, że nam przyjdzie ta siódma, której nam brakuje do zestawu, ta konkretna, ta świeca, czy jakiej tam księga tajemnic, czy jak się nie nazywa. Księga zmiany. Świeca z księgą zmian i ze dzwonnicą dają 100 punktów bonusowych.
Tak, no to więc dużo. No jeżeli chcemy przewijać karty i liczyć na to, że nam przyjdzie, no to wtedy faktycznie jest to totalnie losowe, czy nam się to uda, czy nie. Ale jeżeli staramy się, nie wiem, obstawić przynajmniej ze dwa źródła punktowania i jak to nie wyjdzie, to to drugie też zapunktuje, to już jest trochę sensownie, aczkolwiek nadal może się okazać, że nie. Tutaj takiego pusza sobie robić, no, oczywiście. A dojdzie albo nie dojdzie. Tutaj taki śmieszny mechanizm taki jest, że bo tutaj też będzie można za chwilę mówić, jak się gra na trzy osoby, jaki wariant jest na dwie osoby, ale fajne jest to, że aż chce się puszować czasami, taki masz, niech ktoś to odrzuci. Albo na przykład trzymasz kartę, musisz zrobić ten discard i sobie myślisz, ale ta karta się zarąbiście kombuje i teraz czy ta osoba, albo ci moi przeciwnicy, ktoś z nich ma tę kartę, czy nie ma? Zdiskardować, czy nie zdiskardować? Tak, no bo w pewnym momencie musisz dyskardować tę jedną kartę, która ci nie pasuje do niczego, ale ty wiesz, że to jest świetna karta, dla kogoś akurat innego. Nie dla twoich właśnie, kart. Właśnie, no właśnie. Także podoba mi się trochę ten push your luck tutaj i taka trochę głupkowa ktoś w postaci na zasadzie tutaj weźmie się 7 dowolnych kart i prawdopodobnie coś się tam wykmini. No bo z drugiej strony, wiesz, pusha prowokuje to, że w pewnym momencie się orientujesz, że dobre wyniki to są powyżej 200. No więc... nie, myśmy dzisiaj zagrali z ciągiem intensywną partię. 192? Nie, nie, z dobrą czy... była ta pierwsza. 102. A, tak. Tak żenujące niskie wyniki. Czynnik mi pokazał najpierw jakby odnoszenie się, tak? I mówi, o to są moje wyniki właśnie z dwuosobówki. Patrzę, 225, 200. Ja mówię, ładnie. A myśmy skończyli 120 chyba do 130. Do 130. Tak, ale właśnie o to mi chodzi. Przez to, że masz świadomość, że nie jest to wielkim wyczynem to 200 parę i że to tak jest dobre. No więc jak widzisz, że masz 170 na ręce, to pewnie jest za mało. Wyciągnąć jeszcze 30. A czasami nachodzą cię głupie pomysły w stylu na pierwszej ręce dostałem tego czarodzieja, który daje mi 150 punktów, jeśli ułożę 7 kart. Kryształ, który kryształ. Daje mi 150 punktów, jeśli będę miał 7 kart o wartościach pod rząd. To jest nie do zrobienia. I mam na ręce 2, 3 i 4 już. Ale potem wyciągniesz niestety 35 i 17. Nie, podoba mi się, jak on to powiedział. Mam już, rozumiesz? 3 z 7, nie? A gra się może skończyć 2,5 twojej tury. No, dobra. I teraz ja przejdę może do takich trzech rzeczy, które mnie też tam dotykają albo nie dotykają. Pierwsza rzecz. Liczenie tego w sposób analogiczny, analogowy nawet, jest dramat. Po prostu jest apka WizKidsa i jest to super. Tak, bo to wszyscy żartują, że to jest gra, którą grasz 10 minut, a później kolejne 10 minut liczysz punkty. I tak trochę jest. To jakby jak macie telefony, smartfony, to WizKids zrobił apkę i ta apka jest genialna. Więc jeżeli bez tego, to jest po prostu ciężkie. Tu się można walnąć tyle razy. Tylko ta apka jest językowo niespójna? Czy ona ma będzie miała wersję polską? Po ilustracjach. W ilustracjach możesz. Jest 50 różnych ilustracji. A dokładnie bierzesz sobie kolor karty i sobie wybierasz wartość karty, bo tam są różne wartości. Także nie będzie problemu, nawet jak ktoś angielskiego nie zna, ogarnie. Druga rzecz tutaj, która jest dla mnie i takim minusem. Bo trochę ta gra wygląda jak żart taki, na zasadzie ktoś sobie zrobił taką talię do żartu, a ktoś inny stwierdził, okej, to spoko gra, to wydamy tę grę. I ktoś inny powiedział, okej. Jak patrzysz, że na okładce jest WizKids, to myślisz sobie, to ma sens. A potem sobie myślisz, kurde, to nie ma gry w ogóle. A potem sobie myślisz, ale to jest przyjemne, a potem, ale to nie jest gra, to jest taka zabawa, to jest takie coś tam. Tak jakby definicja filera, bo to jest... To jest jeden z fajniejszych fillerów, jakie grałem ostatnio. No, wiem, widzę. Dobra, a mankament jaki ja mam, bo mankament mam, oczywiście jest taki, że ta skalowalność jest specyficzna, bo jeżeli wychodzą karty, które 10 kart kończy turę, a gra chodzi od 3 do 6 graczy, to grając na 6 graczy, to jeden gracz... Tak bardzo nie wiesz, czy będziesz miał następny jest, ruch, czy jest szansa, że jeden gracz wykona tylko jedną i pociągnie jedną kartę. Jak do tej pory... To była moja też jedna z większych obaw, bo jak zacząłem grać w tę grę, to najpierw zagrałem na 3 osoby, później zagrałem na 2 osoby, a dopiero później zagrałem na więcej. I okazało się, że w wieloosobowych partiach organicznie to odrzucone karty grają mocniej i więcej jest wymian kart grają, między graczami. Bo jeżeli na 6 graczy rozdasz 7 kart, to jest 42 karty i nagle się okazuje, że staje ci w deku ile? 11? I nie masz za bardzo czym grać. No tak, ale wiesz, poza tym tak jakby
więcej osób się bawi stołem, więc no, musi się stół się bardziej zmienia, więc jest większa szansa, że jak do mnie przyjdzie kolejka, no, to coś stół, na stole. Skoro prawie wszystkie karty są w rękach. Ale tak? Wiesz, chodzi o to, że jest większa szansa, że między moim jednym ruchem a drugim ruchem na stole pojawiło się coś, co mnie interesuje. Tak więc bałem się, że to będzie dobra gra na trzy osoby, jeśli będzie dobra, a jest. A na pięć osób będzie dramatyczna i chaotyczna, a nie była. I to było największe zaskoczenie może dla mnie. Być. Może znaczy, być. Jest ryzyko takie, że zrobię ruch i pomyślę, jeszcze potrzebuję, ale Buka. Nie będzie jeszcze. No, ponieważ na, pięć następnych osób weźmie z góry, wyrzuci i gra się skończy. To się skończy, tak. Taki trochę kasus banga, że możesz wejść, tak, strzelić tak. głowę i koniec. Ale i... bank trwa 40 minut, jak no tak, masz szczęście. A to trwa na półtorku 20. Nie, bank trwa 40 minut, jak nie masz szczęścia. Czas 20, z czego 12 to liczenie punktów. Także to jest jedyny mój mankament, który mam do tej gry na takiej zasadzie, że jak na początku bałem się, że tam jest tych synergii mega dużo, to tam są takie proste rzeczy, tam nie ma też jakby takiego wielkiego kombinowania, tylko to jest właśnie na takiej zasadzie, uda mi się albo się ten zestaw nie uda złożyć, który bym bardzo chciał, tak? No mi się chyba szczególnie podobała jednak dwuosobowa wersja, gdzie nie dostajemy ręki kart na początku, która może być lepsza albo gorsza, bo jak dostajemy te 7 kart na ręce, to one mogą od razu się kombować, albo można dopiero popracować nad nimi, żeby się kombowały. No, jak bardzo. Gramy na dwie osoby, to sobie tą rękę budujemy karta po karcie, więc tak, mamy większą szansę, że od razu zbudujemy coś sensownego. Znaczy tam jest w ogóle fajniejsze, że budujesz, tak? I zanim stworzysz te 7 kart początkowych, to 14 kart zobaczysz, tak? Tak potencjalnie zobaczysz 14 kart. 14 kart z 53 w tej grze to jest już dużo. To jest już dużo. Dlatego przez to ta gra zyskuje na dwie osoby, bo staje się bardziej grą, a mniej tak na zasadzie, bo mi wyszło 7 fajnych kart, 5 mi wyszło fajnych. No ta ostatnia partia, mi wyszło 5 różowych, a miałem, że jak nie ma 5 różowych, to będę miał 100 punktów, tak? A druga będą, że jak będą wszystkie tam miały nieparzystą początek, tak? To za nieparzystą wartość to miał 50. I wszystkie miałem. No i spoko. Także tak. No dobra. Podsumowujemy? To ja podsumuję szybko. To jest gra, która, jak już mówiłem, mogła bardzo, bardzo wypalić słabo. Nie wypalić. To znaczy mogła wypalić z takim hukiem i być jakąś taką właśnie... Nie chciałbym porównywać do innych gier na rynku, ale do takich gier, gdzie jest humor i dużo się dzieje, ale nic się nie da zdziałać. Poczekaj, to chciałeś porównać do wydawnictwa, nie do gier. Ale zaskakująco jest to bardzo fajna rzecz. I rzeczą tutaj faktycznie te karty mają efekty szalone. I one są czasami mocno podatne na losowość. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, znam parę dobrych gier, które mają szalone karty z przeogromnym swingiem i losowością, które są dobrymi grami. Na szybko mi przychodzą do głowy Innowacje i Cosmic Encounter. No tak, tylko zaletą i wadą tej gry jest to, że ona trwa 10 minut, tak? Bo zaletą tej gry jest to, że przez 10 minut możesz się tym bawić. Jest to, dla mnie jest to zaleta tej gry. Bo... To nie, ja mówię zaletą i wadą, dlatego że wadą może być to, że ktoś może mieć poczucie, że po tym czymś on w ogóle nie zagrał grę. On po prostu przez 10 minut zrobił 5 wymian i to wszystko, tak? Dobra, już skończyłeś? Gra mi się, znaczy nie mogę powiedzieć tak, to jest bardzo dobra gra, natomiast jest to bardzo, spokojnie. Bardzo dużo mam z niej radości, sporo satysfakcji, dobrze się bawię i no. To jest taki trochę, wiecie co? Dobrze, przyjmuję ten tekst, przyjmuję po prostu nagranie teraz. Ja nie wiem, co się stało, we mnie wstąpił jakiś kwiatoszowy entuzjazm. Za każdym razem, jak patrzę na tę grę, to po prostu... To ci się robi smutno, bo... A tak, to robi mi się... Jak patrzę na ideę tej gry, to po prostu Micha mi się cieszy i jest to jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie ostatnio zagrałem z takich drobiazgów. Och, wspaniałe. Jeden dla mnie. No jeden. To prawda. Ja to się zastanawiam, bo to jest takie trochę... Ja to tak postrzegam tę grę jak... Ani to wódka, że się tym nie narąbiesz strasznie, ani to jakiś taki... Nie, wiecie, no to jest taki Radler. No właśnie nie. Bo Radler to też jest takie, wiesz, to jest taki trochę śmieszny drink. Na zasadzie, że wchodzi dobrze,
I efekt losowy, może się nawalić szybko. I dobrze, bawi, taki wiecie, takie machnąłeś, szybko było, przyjemnie i teraz nie wiesz, bo się skończyło i od razu chcesz machnąć drugi raz. I to taki właśnie przykład tutaj, bo ogólnie bardzo przyjemnie się w to gra, bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra, nawet bym powiedział, że podkreślił jeszcze nawet, że bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra. Natomiast ja tu mało gry widzę, dla mnie to jest dalej zabawa. I dzisiaj powiedziałem Ciulkowi po partii, że grałem kiedyś Millennium Blades i to jest gra o tym, jak składać sobie talię i Millennium Blades mnie zmęczyło, bo jest za długie i nie bawiło mnie to tak bardzo jak to, a tu po prostu mam takie szybka nauka draftu, tak? Szybka nauka draftu do jakichś tam gier karcianych. Bardzo to przyjemne jest. Jeden za to, że to jest przyjemne, ale nie za to, że to jest dobra gra, bo to nie jest dobra gra, to jest fajna zabawa, to jest po prostu fajna zabawa. Ale purytańska definicja tu gry. Nie ma, Czuniek, tu nie ma gry, to jest na zasadzie, chcę mieć tę kartę, o jest, doszła, super, 100 punktów. Bardzo jestem zadowolony z tego. No włączył ci się, znaczy, to jest jak moje zamiłowanie do gier opartych na hazardowych zabawach. To jest ten właśnie klimat. Na zasadzie... Ach. No wiesz, no... Czy nie jest przyjemniejsze po graniu w ileś tam gier, gdzie zrobiłem dobry ruch, mam 2 punkty, a ty zrobisz sobie jakiś ruch i dostajesz 150. Czy to nie jest miłe? No jest, no to trzeba już sobie wymyślić grę z głupią punktacją w takim razie. No to jest głupia punktacja, która działa. No dobra, ale gdybym nie miał tej aplikacji, to bym miał 0. Bo gdybym miał to liczyć, kurczę, to koniec świata. Także ja dam 1, bo nie, w tej cenie spoko. Liczyliśmy na żywo i przeżyliśmy. No wy liczyliście. Tak, no. Widzisz, nie, widzisz od razu elektronicznie. Ja już jestem dzieckiem nowej generacji, jestem najstarszym dzieckiem nowej generacji. No i oczywiście przekosmicznie jest tutaj przegięte wszystko, bo to jest talia kart i wielki i notes do obliczenia punktów. Także to mogło być mniejsze pudełko z ładniejszą grafiką i byłoby spoko. Okej, dobra, dwie gry karciane, 500 minut już o tym rozmawiamy. Jedna entuzjastycznie przez nas przyjęta, druga troszeczkę mniej. Jak przyjęta? Entuzjastycznie. Przez ciebie to w ogóle ja nigdy się nie widziałem takiego. W ogóle to jest taki, jakbyś kurde kupił sobie skuter, zaczął na nim jeździć i stwierdził, że po co ci super samochód, jak może siedzieć na skuterze. Dobra, to w takim razie o tych dwóch grach mówili dla was Czuniek, Ink, Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.